Cześć, witam. Moje zakupy miszmaszowe, czyli pełna różnorodność. Najpierw taka książeczka, przepiękna okładka, śniadaniowo-herbaciana. Vanessa Green, Sekretna herbaciarnia. Poszukiwanie najlepszej herbaciarni w Wielkiej Brytanii. No i co z tego wynika? Druga książka, Brigitte Bardot, Krzyk w ciszy. Brigitte Bardot, wybitna aktorka francuska, od wielu lat już nieobecna na ekranie, a za to obecna na forach publicznych jako obrończyni zwierząt. I tutaj myślałam, że to jej biografia. To jest jej książka napisana, której tematem jest świat. To, co widzi, jak jej się to podoba, czy nie, jak to komentuje. Dom Orchidei, Lucinda Riley. Dom Orchidei, poruszający debiut, dwie rodziny, tajemnica sprzed lat, Wharton Park, kiedy więc dorosła, czyli jakaś saga rodzinna Lucinda, to być może saga rodzinna z Ameryki Południowej. Zobaczę, okładka bardzo intrygująca. Cygański chłopiec, taka oto książka. Byłem obcy wśród swoich, napisana przez Michaela Welsha, z tym, że nazwisko jest pseudonimem autora, ponieważ autor jest cyganem i nie chciał, żeby ta książka była identyfikowana z jego nazwiskiem, ponieważ opisał tu świat Romów, cyganów w bardzo czarnych barwach i dlatego wolał ukryć swoją tożsamość. Izabela Allende i jej książka Córka Fortuny. Izabela Allende, co ja czytałam, chyba Dom Duchów i też oglądałam przepiękny film Dom Dusz. Nie wiem, czy to jest to samo, ale bardzo mi się ten klimat Domu Duchów podobał, więc stąd ten zakup. No teraz, Miłość buja nad Szkocją. Taka oto książeczka, napisana przez Aleksandra McKella Smitha, seria 44 Scotland Street. No i właśnie kiedy przyszła do mnie ta książeczka, przeczytałam, że to jest trzecia część tej właśnie serii o Scotland, o domu, w którym mieszka szkocka rodzina i co przeżywa. Dlatego teraz będę musiała szukać pierwszych części, żeby mieć całość, chociaż gdzieś przeczytałam, że mogę zacząć właśnie od tej, a na pewno wszystko będzie zrozumiałe. Epoka lodowcowa. Historia prawdziwa. No, epoka lodowcowa. Filmy animowane mi się kojarzą i ten biedny wiewiór, który za tym, co on tam, nie, to nie był orzech, który on tam ciągle starał się uratować. Chciałam się dowiedzieć czegoś więcej, a na okładce jest taki komiksowy rysunek, stoi sobie tutaj mamut, Noe i Arka. Noe mówi, niestety mamutów nie bierzemy. Na to mamut protestuje, to jawna dyskryminacja. A więc może w zabawny sposób będzie tutaj opisana ta epoka. Sinclair McKay, tajemnice Bletchley Park, kulisy łamania szyfrów Enigmy. No, o tym wiem dosyć dużo, ale tutaj podobno właśnie jest opisana działalność tego ośrodka łamania szyfrów. To nie był film, w którym grał, wiecie kto, ten co Sherlocka Holmesa, pamięć już mi szwankuje, ale wy wszystko będziecie wiedzieć. W każdym razie lektura osobistych takich wspomnień tych właśnie łamaczy szyfrów Enigmy. Homer, Iliada i Odyseja, ale nie jest to tekst eposów Alberto Manguela, ale biografia, czyli domyślam się, że to uzupełnienie tych eposów Homera, jakieś wyjaśnienie, jakieś może ciekawostki i anegdoty się tutaj znajdą, także dlatego ją kupiłam. Neville Short, Ostatni brzeg. No, to jest książka kultowa. Świata nie ma. Wybuchła wojna, bomby atomowe fruwają. Ostatnim miejscem, gdzie jeszcze żyją ludzie, jest Australia. I tam właśnie flota amerykańska się schroniła. No i co z tego wynika? Bardzo był piękny film z Gregorym Peckiem chyba w roli głównej.
muszę Wam o tym opowiedzieć. A teraz książka zatytułowana Postmoderniści Oskara Millera. Postmoderniści to było w XX wieku słowo wytrych. Jeżeli czegoś się nie rozumiało w sztuce albo chciało coś jakoś nazwać, to się mówiło, że o, ten obraz jest postmodernistyczny, albo o, ta książka jest postmodernistyczna. Tu powieść o postmodernistach, zobaczę, jak oni, w jakim świetle zostali w tej książce przedstawieni. I na koniec zakładki, które były dołączone do tego zamówienia. Przepiękne, folklorystyczne zakładki. Ja, że kocham polski folklor, to tym bardziej one mi się podobają. To były miszmaszowe zdobycze. Dziękuję, komentujcie, do zobaczenia.